Dzień dobry Państwu, Adrian Stankowski. Zaczynamy polityczne podsumowanie tygodnia na antenie Telewizji Republika. Witam serdecznie gości programu. Pan poseł Andrzej Grzyb, Koalicja Polska, Polskie Stronnictwo Ludowe. Witam serdecznie. Od środka akurat tak mi się zaczęło. Pan poseł Paweł Krutul, Nowa Lewica. Pan poseł był ostatnio na Ukrainie i pewnie nam opowie, co tam zobaczył, jak bardzo potrzebna jest pomoc wolnego świata. I pan poseł Jan Mosiński, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie wszystkich panów. Kłaniam się nisko, witam serdecznie. Dzień dobry. Szanowni panowie, chyba się zgodzimy, że wydarzeniem tygodnia był szczyt w Davos i spotkanie w Ramstein. Chodzi o politykę względem Rosji. W Davos ważny głos zabrał Henry Kissinger. To jest już mocno emerytowany polityk amerykański, były sekretarz stanu, czyli minister spraw zagranicznych Stanów Zjednoczonych, ale wciąż bardzo wpływowy, lider takiego stronnictwa czy skrzydła gołębi, może tak to nazwijmy na roboczo. Jeszcze niedawno Henry Kissinger wzywał do tego, żeby zmusić w pewien sposób Ukrainę do zawarcia takiego niekorzystnego pokoju. Tym razem Henry Kissinger zrewidował swoje stanowisko o 180 stopni. Mówi, że Ukrainę trzeba przyjąć do NATO. Co ciekawe, prowadził też takie dywagacje na temat tego, czy Rosja powinna pozostać jednolitym państwem. On jest zaniepokojony taką perspektywą, ale tak naprawdę to jest powiedzenie Rosji, co jej może grozić. Na co na słowa Henry'ego Kissingera zareagował Dmitrij Miedwiediew, człowiek też wpływowy polityk rosyjski, polityk, który się ubiega o następstwo po Władimirze Putinie. No, w takiej tam poetyce trochę grożenia, wymachiwania palcem, wygrażania palcem Zachodowi, ale krótko mówiąc powiedział, że Rosja jest gotowa usiąść do rozmów pokojowych z Ukrainą, jeżeli ta w sposób milczący uzna zabór tych obwodów włączonych w skład Federacji Rosyjskiej. To jest zmiana, bo dotychczas była mowa o tym, że musi de jure uznać te obwody, czyli wysłał taki sygnał, że Rosja jest gotowa do ustępstw. Wystąpienie Henry'ego Kissingera to jest istotna rzecz, bo oznacza, że wewnątrz ta debata wewnątrz Stanów Zjednoczonych, że tam osiągnięto porozumienie co do celów tych wojny, a tym celem jest przyjęcie Ukrainy do NATO, a to oznacza kurs kolizyjny z polityką Niemiec, z polityką Berlina. I na tym tle warto obserwować to, co się działo w sprawie leopardów. Pan poseł Paweł Krutul, no właśnie, był na Ukrainie, wie, opowie nam zapewne, jak bardzo ta zrzutka pancerna jest potrzebna Ukraińcom, bo też i reakcje całego świata. Al Jazeera się rozpisuje o tym, jak to Polska wywiera presję na Niemcy, które nie chcą dać walczącej Ukrainie czołgów i zezwolić na reeksport własnych. Pan poseł Paweł Krutul. Panie redaktorze, drodzy państwo, to co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, to jest oczywiście wewnętrzna ich sprawa. Niemniej jednak musimy mieć z tyłu głowy, nie zapominając o tym, dopóki Stany Zjednoczone, które są liderem w dostarczaniu broni militarnej dla Ukrainy, to Europa również będzie to czyniła i będzie łatwiej również Polsce lobbować, bo Polska tutaj, trzeba powiedzieć konkretnie, nie zawiodła. W pierwszych godzinach dnia wybuchu wojny była pierwszą, która dostarczała broń ukraińską, taką broń,
przy której żołnierze armii ukraińskiej mogli z godziny na godzinę się przesiąść i prowadzić działania wojenne w stosunku do agresora armii Putina. Także to jest bardzo ważne i istotne. Faktycznie wróciłem wczoraj z Ukrainy, byliśmy tam ponad 4 dni. W Bachmucie pan poseł był, zdaje się, tak jak zaobserwowałem. Byłem w Charkowie, Kijowie i w Bachmucie. Byliśmy blisko frontu, strzelały koło nas, były wystrzały, ukraińskie wojsko nas eskortowało łącznie z dronami. Powiedzieli, kiedy możemy jechać i kiedy możemy się wycofać. I w konwoju jechaliśmy, gdzie z nami byli żołnierze ukraińscy. Oni mówią konkretnie, oni potrzebują artylerii, oni potrzebują czołgów, oni potrzebują dostaw amunicji, żeby im i tej amunicji nie brakowało. Bo Rosjanie wiedzą, kiedy mają braki Ukraińcy w dostawach i na odwrót, no bo drony Federacji Rosyjskiej czy drony ukraińskie, które też zawieźliśmy, 13 dronów oddziałowi w Bachmucie, widzieliśmy ich pracę, widzieliśmy, pokazywali nam rzeczywiste nagrania i ataki ich dronów, również dronów kamikadze, jak to się odbywa i to widzieliśmy naocznie. I oni są bardzo wdzięczni za taką pomoc i są pełni podziwu, że polskie społeczeństwo, że Polska pomimo ciężkiej historii, mamy czarną kartę historii z II wojny światowej, że ich wspieramy i nie zaprzestaniemy tego wsparcia. Mówią, że te 56 czołgów, które są obecnie są na stole, to jest zdecydowanie za mało. Oni potrzebują 300-400 czołgów. Jadąc do Bachmutu, wszystkie pola są zaminowane, zakaz wstępu, tabliczki, wraki czołgów, różni wozów bojowych, to wszystko tam się znajduje spalone. Dlatego lobbowanie za tym, za leopardami, nie rozumiem do końca tej sytuacji, jeżeli chodzi o danie zielonego światła dla państw, które posiadają to uzbrojenie, czyli te czołgi. No Polska również te czołgi posiada, żebyśmy przekazali ze swoich stanów monoskich. Jesteśmy do tego gotowi. Wczoraj minister Błaszczak powiedział, że jesteśmy w stanie przekazać nawet więcej tych czołgów plus wozy bojowe. Także to bardzo... Mamy kłopot z połączeniem z panem posłem Pawłem Krutulem. Pewnie zaraz się połączymy ponownie. To może pan poseł Andrzej Grzyb oceni, bardzo bym prosił, żeby ocenić stanowisko Niemiec, bo też Niemcy sami się, że tak powiem, posadzili w oślej ławce. Czy wyszli sami na... O, jest pan poseł Krutul z powrotem, to jeszcze dopytam o odbiór Ukraińców w tej sytuacji z leopardami, oporu Niemców, no bo w Rammstein to też się należy ta informacja, czy powtórzenie tej informacji, nie osiągnięto kompromisu w sprawie leopardów. Oni bardzo śledzą tą całą sytuację i ubolewają nad tym, to jest dla nich bardzo ważne, bardzo istotne. Bo posiadanie artylerii czy też czołgów pozwala prowadzić działania wojenne na odległość. No bo jeżeli na tą chwilę są dodatnie temperatury blisko zera, ta ziemia jest mokra i żaden ciężki sprzęt nie przejdzie. I to jest ten czas, żeby te stany uzupełnić. Federacja Rosyjska to również czyni, robi. Dlatego oni potrzebują tego wsparcia. Oni nie mówią, że potrzebują wojska. Oni z żołnierzami sobie tak twierdzą, że poradzą. Potrzebują sprzętu. Bez sprzętu oni po prostu będą bezbronni i armia Putina wejdzie dalej w głąb Rosji, w głąb Ukrainy, jeżeli takiego sprzętu na czas nie dostanie. Także te marudzenie, można by powiedzieć, Niemiec, niezrozumiałe, powinno jak najszybciej się zakończyć, bo jest tutaj sojusz w dostarczaniu tego sprzętu i uważam, że to powinno się odbyć jak najszybciej, bo rozmowy się toczą od linii frontu 1300-1500 kilometrów, a nawet podczas naszej teraz rozmowy giną tam codziennie ludzie. Armia czy w Bachmucie również mają problemy choćby z wodą, bo żołnierze rosyjscy do studni wrzucają choćby psy, które tam gniją i nie są w stanie już tej wody pitnej posiąść w szybkim czasie. Także tam jest bardzo, 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 bardzo wiele potrzeb. Ale co ważne i istotne, jak przekraczaliśmy granicę nad polsko-ukraińską, czy po całej trasie ogrom busów z pomocą jedzie od naszego społeczeństwa. Oczywiście armia MON robi to w inny sposób, inne to są te sprzęty i towary, ale niemniej jednak ta pomoc nie ustaje i to jest bardzo ważne, żebyśmy ponad wszelkimi podziałami lobbowali za tym i żeby ta
ta ciężka broń i amunicja jak najszybciej się znalazła na terenie Ukrainy. I z tyłu głowy też pamiętajmy o tym, że wszystkie okręty, statki wypłynęły na Morze Czarne i do tego jest, ewentualnie do zniwelowania tego zagrożenia jest potrzebne lotnictwo. A lotnictwo to migi, które też jest około 200, jest jeszcze w służbie w całej Europie i też powinniśmy jak najszybciej zareagować i dostarczyć te samoloty armii ukraińskiej, bo do F-16 czy do Leopardów, no to jednak potrzebny jest czas, żeby przeszkolić żołnierzy ukraińskich, żeby po prostu w pierwszych godzinach nie stracili tego sprzętu, co jest bardzo ważne i istotne dla dalszego przebiegu wojny ukraińsko-rosyjskiej. No właśnie, pan poseł Andrzej Grzyb, jak pan interpretuje postawę Niemiec, które co, no nie wiedzą, jaka jest waga tej decyzji. Sama niemiecka prasa pisze wielkimi tytułami, że to jest kompromitacja Niemiec, że się Niemcy postawili na spalonym, że no, o przywództwie, o którym jeszcze niedawno mówił kanclerz Scholz, to można zapomnieć, bo przywództwo pokazuje Polska. I to do polskiego pawilonu, o czym też niemiecka prasa z zazdrością pisze, drzwi się nie zamykają, to w polskim Panie pawilonie. Jedno zdanie, przepraszam. Jedno zdanie. Chciałbym zauważyć jeszcze jeden fakt, że Ukraińcy, społeczeństwo ukraińskie, żołnierze, samorządowcy dostrzegają, że robimy pierwsze kroki w naszej ciężkiej historii i te wspólne złożenie kwiatów, wieńców, zapalenie zniczy na cmentarzu Orląt we Lwowie, prezydenta Dudy i Załyńskiego, oni to komentują pozytywnie i widzą w tym dobry kierunek. To chciałem zauważyć. Bardzo dziękuję za to uzupełnienie, bo to jest ważne gesty w polityce. Nawet na froncie o tym się mówi, to jest ważne. W polityce gesty są niesłychanie ważne i dobrze, że są zauważane także na Ukrainie. Pan poseł Andrzej Grzyb. No rzeczywiście, panie redaktorze, postawa Niemiec, a w szczególności ich kanclerza, bo to on jest tutaj osobą kluczową z punktu widzenia tej decyzji, bo polityka zagraniczna jest prowadzona co prawda przez ministra spraw zagranicznych, ale tak naprawdę decyzję w tej sprawie podejmuje kanclerz. Urząd kanclerski jest tutaj kluczowy. I my, no można wiele przymiotników by tutaj dodać. O, tutaj mamy zdjęcie z rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z kanclerzem Scholzem. Masę memów powstało na podstawie tego zdjęcia, bo takie rzeczywiście wymowne. Można wiele przymiotników tutaj dodać. Natomiast wydaje mi się, że Niemcy w tej chwili rzeczywiście stanęły pod na marginesie tego wspólnego frontu, który w ramach tego Ukraine Defense Contact Group, tych 50 państw, które spotkały się w Ramstein, a więc w bazie amerykańskiej na terenie Niemiec, aby stworzyć tą koalicję dobrej woli, która wspierać ma materialnie i militarnie. A czy pan, przepraszam, że wejdę w słowo, ale no, bo tam widzieliśmy amerykańskie i ukraińskie flagi podczas tego spotkania na terenie Niemiec, gdzie gospodarzem są Amerykanie. To chyba dosyć takie wymowne pokazanie przez Amerykanów, co oni myślą na temat polityki Niemiec. No, myślę, że bardzo taka wymowna była wypowiedź otwierająca ze strony sekretarza obrony Lloyda Austina, który powiedział: Ukraina na nas patrzy, Kreml na nas patrzy, historia na nas patrzy. Więc myślę, że to jest takie clue tej postawy amerykańskiej i tych wszystkich, którzy się tam zgromadzili. Natomiast wydaje mi się, że nie rozumie chyba obecna polityka niemiecka, bo nie twierdzę, że wszystkie partie polityczne tworzące obecną koalicję, ale myślę, że kluczowa SPD, która jest tutaj wiodącą siłą w tejże koalicji, nazywanej Ampel koalicją, czy tak jak niektórzy mówili, Jamajka koalicją, że to jest kluczowa partia polityczna i szef, a więc kanclerz, który musi podjąć tę decyzję. Proszę zauważyć, że w międzyczasie też dokonała się zmiana na stanowisko ministra obrony, bo poprzednia pani minister w bardzo niefortunny sposób, używając tutaj bardzo łagodnego określenia, wypowiadała się w niektórych kluczowych kwestiach,
No zresztą to taka umiarkowanie kompetentna osoba też, żeby delikatnych słów użyć, bo się okazało, że nie zna stopni wojskowych. No, jak na ministra obrony w czasie toczącej się wojny, to rzeczywiście no, nie sprawia wrażenie opoki, na której można się oprzeć. Natomiast obecny minister, który też jest SPD, no, powiedział, że sprawa, tak zrozumiałem jego wypowiedź, musimy przeliczyć, czy sprawdzić, czy zlokalizować te Leopardy, które mamy i podejmiemy w tej sprawie decyzję. Tylko że ten czas jest tutaj, nie jest sprzymierzeńcem w podejmowaniu tej decyzji. Natomiast wydaje mi się, że w tej sytuacji dobrą propozycją jest propozycja polska, aby rozpocząć szkolenia żołnierzy amerykańskich, przepraszam, żołnierzy ukraińskich, aby wykorzystać ten czas, bo od szkolenia trzeba rozpocząć. Czasami mamy takie też informacje mówiące, no to przekażmy to niezależnie od decyzji na przykład władz niemieckich, no bo producent musi wyrazić zgodę. Oczywiście są podawane różne przez analityków, również przez osoby, które zajmują się wojskowością, takie przepisy, nazwę to, na to, jak to zrobić. A więc na przykład dokonajmy złomowania i wyślijmy złom, tak? No bo to jest jeden ze sposobów na szybkie przekazanie. Na wysłanie złomu nie potrzeba akurat zgody. Natomiast to nie jest takie proste, bo przecież wraz z czołgami muszą być przekazane wozy wsparcia, musi być przekazane, muszą być pociski, musi być serwis, a w szczególności właśnie to, co pan poseł Krutul powiedział. Można mieć sprzęt, ale jak nie będzie odpowiedniego zapasu pocisków, co widzimy też w tych decyzjach amerykańskich, że to są dziesiątki tysięcy pocisków artyleryjskich. Również Polska tutaj, przecież ponad 60 tysięcy, jeżeli dobrze pamiętam, też deklaruje, żeby przekazać różny asortyment pocisków. To wymaga głębokiej logistyki. Bez tej głębokiej logistyki nie da się w sposób efektywny pomagać. Natomiast wydaje mi się, że na kanwie tego szczytu w Ramstein decyzje, które zostały już podjęte, Amerykanie 2,5 miliarda euro przeznaczają w sprzęcie i w wszystkich częściach zamiennych i pociskach, prawda? Chociażby mówię tutaj o bojowych wozach piechoty oraz transporterach typu Stryker, to jest przecież prawie 150 pozycji, 350 samochodów Humvee. Więc to jest poważne wsparcie. Natomiast rzeczywiście ta broń pancerna jest kluczowa ze względu na charakter tej wojny, która tam się toczy i która, jak wszystko na to wskazuje, z nową siłą rozpocznie się, kiedy tylko warunki atmosferyczne i również logistyka rosyjska się, że tak powiem, do tego przygotuje. Więc ten czas jest, że tak powiem, bardzo krótki i on wymaga naprawdę solidarności ze strony całej koalicji, tej grupy kontaktowej, która wspiera Ukrainę. Tutaj ta decyzja Niemiec jest kluczowa i wydaje mi się, że ta presja mediów niemieckich, również opinii publicznej, będzie sprzyjała temu, aby wreszcie nastąpiła tutaj zmiana, bo wydaje mi się, że własna opinia publiczna jest częstokroć dużo lepszym negocjatorem w takich trudnych sprawach niż nawet najlepsze relacje. Natomiast oczywiście ja nie jestem święcie przekonany, że tutaj również i sekretarz generalny NATO, jak i również sekretarz obrony amerykański, czy też sam prezydent Biden są tutaj kluczowi z punktu widzenia finalnej decyzji. Zdaje się, mają taką moc składania propozycji nie do odrzucenia. Pan poseł Jan Mosiński, bo polski premier Mateusz Morawiecki mówi, że albo się szybko porozumiemy w sprawie Leopardów, albo my postąpimy tak jak trzeba. I no, czym daje do zrozumienia, że mógłby właśnie ominąć kwestię zgody Niemiec na przekazanie tych czołgów, co byłoby już pokazaniem no, miejsca w szeregu tego kraju, krótko mówiąc. Sam fakt, że polski premier coś takiego mówi, no, to znaczy, że czuje, że może sobie pozwolić na takie słowa. Mówi też, że rozważane są dwie wersje koalicji małej, koalicji dużej z udziałem Niemiec albo koalicji mniejszej.
bez Niemiec. Pan poseł Jan Mosiński, jak to interpretować? No bez wątpienia obserwujemy, że ten środek ciężkości dotyczący pewnych decyzji w Pakcie Północnoatlantyckim przesunął się z Berlina do Warszawy i tutaj też zapadają ważne decyzje. Ta koalicja państw, które chcą przekazać Leopardy Ukraińcom, powstaje z inicjatywy polskich polityków, pana premiera Mateusza Morawieckiego i pana prezydenta Andrzeja Dudy. To dobre, moim zdaniem, wystąpienie pana premiera w Berlinie. Stanowcze komunikaty przekazywane stronie niemieckiej, że w dalszym ciągu ta obstrukcja ich spowoduje, że podjęte zostaną takie decyzje, które znajdą wyjście z tej sytuacji. Bo trzeba powiedzieć, że Berlin w dalszym ciągu prowadzi jakąś taką dziwną politykę w cieniu Kremla. Nie potrafi podjąć Scholz, pan kanclerz Niemiec, decyzji. Tutaj to, co mówił pan poseł Krutul, a to, co mówił pan poseł Andrzej Grzyb. Warunki atmosferyczne, jakie są, widzimy. I ten sprzęt, ciężki sprzęt, mówimy o Leopardach, też innym uzbrojeniu, jest potrzebny tu i teraz stronie ukraińskiej. Więc pytaniem otwartym pozostaje, jakie scenariusze mogą powstać w łonie, w ramach koalicji, nazwijmy to, leopardowej, bo szantaż, moim zdaniem, Berlina, mówiący o tym, że Niemcy rozważą, czy też przekażą Leopardy, pod warunkiem, że Amerykanie przekażą Abramsy. No, sam proces szkolenia obsługi czołgów Abrams jest bardzo długi, bo to jest sprzęt, czołg, no, trochę, że tak powiem, skomplikowany w obsłudze. A myślę, że jeśli chodzi o Leopardy, tutaj to ten czas byłby o wiele krótszy i też pojawiają się te informacje o tym, że prowadzone mogą być, czy też już są prowadzone szkolenia żołnierzy ukraińskich, jeżeli chodzi o obsługę Leopardów. Jedno jest pewne, zarówno szczyt Davos, który był szczytem ekonomicznym, ale też szczyt ten taki militarny, natowski w Ramstein, pokazał, że Europa i świat, no, rozmawia o Ukrainie. Natomiast niestety niektóre państwa, zwłaszcza Niemcy, prowadzą tą politykę pustych gestów, bo pan redaktor był uprzejmy powiedzieć, ja się z tym zgadzam, że w polityce ważne są też gesty, które, że tak powiem, ich kontynuacją są działania podejmowane tu i teraz i konkretne, o czym też wspominał pan poseł Krutul. Więc polityka państwa polskiego pokazuje, że w tych relacjach z Ukrainą, ale też wewnątrz Paktu Północnoatlantyckiego jesteśmy istotnym graczem jako państwo mocne i to napawa optymizmem. Panie pośle, to jeszcze bym chciał wrócić do wypowiedzi Henry'ego Kissingera, bo powiedzenie, że celem Ameryki jest Ukraina w NATO, to jest mniej więcej powiedzenie, że będziemy na kursie kolizyjnym z polityką Berlina. A to nie kto inny, jak właśnie Henry Kissinger był, no, tak, przedstawicielem takiej myśli na łonie polityki amerykańskiej, że to Niemcy mają być takim plenipotentem amerykańskim na Europę. Widać tutaj fundamentalną zmianę stanowiska amerykańskiego i to zdaje się uzgodnionego, że tak powiem, w całej klasie politycznej, bo ten walor ma ta wypowiedź Henry'ego Kissingera. No, Henry Kissinger był też do niedawna się zwolennikiem tego, aby Ukraina taką swoją neutralność zachowała, tak? Żeby jednak tej aspiracje do członkostwa w NATO raczej nie były rozpatrywane. Teraz zmienił zdanie. Dobrze, bo jest to polityk, którego opinie brane są pod uwagę w dyskursie politycznym globalnym. Natomiast same przyjęcie do NATO jest procedurą długotrwałą. Widzimy, jak długo mimo wszystko trwa akcesja Finlandii i Szwecji. Tutaj musi być zgoda wszystkich 30 państw. Pytanie właśnie, jak zakładając scenariusz pozytywny dla Ukrainy, jak wyglądałyby głosowania ewentualne, czy też głosy w kwestii przyjęcia Ukrainy do NATO. Bez wątpienia Ukraina czeka na ten ruch. I zresztą pan prezydent Andrzej Duda też do tego się odniósł, mówiąc, że należy Ukrainie określić warunki brzegowe, które musi spełniać jako państwo, które aspiruje do tego, aby być w Pakcie Północnoatlantyckim. Bez wątpienia
członkostwa w NATO nie chce Rosja z wiadomych przyczyn, nie chce zapewne też Białoruś, nie chce Berlin. To jest też wymowne, jeżeli chodzi o geopolitykę w tej części Europy, ale myślę, że kwestią czasu jest, kiedy te warunki brzegowe będą określone dla strony ukraińskiej, bo sama wypowiedź pana Henryka Kissingera pokazuje, że tego typu poglądy od gołębi do jastrzębi ewoluują i myślę, że to jest dobry prognostyk na przyszłość. To jeszcze pozostało nam niecałe 4 minuty do przerwy, więc takie trzy krótkie głosy, bardzo bym panów poprosił o takiej perspektywie Ukrainy w NATO. To oczywiście nie jest, że tak powiem, program na już, ale to jest program, który w sposób strategiczny zapewni bezpieczeństwo także Polsce, przynajmniej moim zdaniem. Pan poseł Paweł Krutul. Tak jak pan redaktor powiedział, strategicznie Ukraina w NATO to jest bezpieczna Polska. To z tej strony moglibyśmy być bezpieczni. Pozostaje nam Białoruś i obwód kaliningradzki. Nie zapominajmy, że Białoruś jest de facto jest republiką Putina i wojsko Federacji Rosyjskiej robi tam co chce i kiedy chce i strzela z terytorium również Białorusi na Ukrainę. Także to jest, by było bardzo dobre rozwiązanie militarne, bezpieczne dla naszego kraju. Pan poseł Andrzej Grzyb. No ja powiem, że najbliższej decyzji o rozpoczęciu tego procesu to był szczyt NATO w Bukareszcie, kiedy mieliśmy taką nadzieję, że być może ten szczyt NATO w Bukareszcie wtedy otworzy taką perspektywę i warunki brzegowe, o których mówiliśmy wcześniej, dla członkostwa Ukrainy w NATO. To się nie stało. To oczywiście też było powodowane sytuacją wewnętrzną w samej Ukrainie, ale niezależnie od tej wewnętrznej sytuacji, Polska wtedy była wśród tych krajów, które bardzo poważnie były zaangażowane, aby ten proces się rozpoczął. No, zdajemy sobie z tego sprawę, w jakiej sytuacji jest obecnie Ukraina. I w moim przekonaniu ten warunkiem koniecznym, który rozpocznie ten proces, jest zakończenie wojny. I to wojny na warunkach Ukrainy. I myślę, że to trzeba ciągle podkreślać, że to i Amerykanie, jak i również samo NATO, zresztą miałem okazję być w takiej misji akurat w samej tej organizacji w Brukseli. Tam między innymi najważniejsi przedstawiciele i pionu wojskowego, i pionu politycznego powiedzieli tak, że zakończenie wojny będzie na warunkach takich, które zaakceptuje Ukraina. Wydaje mi się, że gwarantem akurat tego sposobu zakończenia wojny są głównie Stany Zjednoczone i samo NATO. Natomiast odnosząc się jeszcze do tych relacji amerykańskich, my musimy wiedzieć, że Amerykanie też toczą pewnego rodzaju własną politykę. Ta polityka wiąże się też z pewną równowagą, z utrzymaniem pewnej równowagi w skali świata i ta równowaga przez Rosjan została złamana przez rozpoczęcie tego konfliktu. I jednocześnie w Stanach Zjednoczonych jest to takie określenie, że tam funkcjonuje tak zwany deep state. I kiedy nie byliśmy przekonani co do tego, czy wystarczająco zdeterminowanym prezydentem w sprawach międzynarodowych, bezpieczeństwa międzynarodowego będzie Joe Biden, to okazało się, że tutaj się chyba bardzo w tych różnych opiniach krytycznych wobec tegoż prezydenta, bardzo się różne ośrodki analityczne... Ja sam, panie pośle, chętnie wejdę pod stół i odszczekam to, co mówiłem przed agresją o prezydencie Bidenie, bo rzeczywiście bardzo się myliłem, ale też mi prezydent Biden dawał przyczyny, znaczy przesłanki do tego, żeby no, krytycznie odnosić się do tego, do jego polityki. Ja chcę podkreślić właśnie, panie redaktorze, Biden funkcjonuje, prezydent Biden funkcjonuje w polityce kilkadziesiąt lat. I on doskonale pamięta, na czym polegało budowanie tej równowagi w skali świata, gdy był układ dwubiegunowy. A w tej chwili zaczął się ten układ tworzyć również wielobiegunowy, więc to jest też pewnego rodzaju niebezpieczeństwo dla tej stabilizacji. I sądzę, że właśnie również to, co określiłem tutaj mianem tego głębokiego państwa, Deep State, miał ogromny wpływ też na postawę administracji amerykańskiej
w sprawie niewątpliwie. Panie pośle, ja spoglądam na zegarek, dlatego chciałem oddać głos panu posłowi Janowi Mosińskiemu, bo pan poseł Grzyb wspomniał szczyt w Bukareszcie, no to nie sposób nie przypomnieć nazwiska świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, który wtedy właśnie kolędował, żeby chociaż furtkę zostawić Ukrainie do bezpiecznego świata. Inaczej by świat wyglądał, panie pośle. Nie można popełnić błędu, jaki popełniono po szczycie, czy też po podpisaniu tego memorandum budapesztańskiego, bo Ukraina, tak moim zdaniem, tak jest moje zdanie, została pozostawiona sama sobie po tym memorandum, a tam był zapisana jasno i wyraźnie ochrona terytorialności terytorium Ukrainy, która jest oczywiście złamana. Ukraina musi wygrać wojnę i wojnę z Rosją wygra, przepędzi agresora i to będzie ten czas, kiedy państwa sojusznicze powinny rozpocząć rozmowy na temat przyjęcia Ukrainy do Paktu Północnoatlantyckiego. To jest trudny proces i trzeba z Ukrainą rozmawiać otwartym tekstem, bez zbędnych pustych gestów. Natomiast dzisiaj już to, co Ukraina otrzymuje walcząc z Rosją, w jakiś sposób wzmacnia ją militarnie, co oczywiście daje szansę przyspieszenia procesu akcesyjnego. Ale powtórzę raz jeszcze, widzimy po Finlandii, Szwecji, jaki jest opór wewnątrz Paktu Północnoatlantyckiego przez niektóre państwa członkowskie, które blokują przystąpienie tych dwóch państw do struktur północnoatlantyckich. Czas pokaże, jedno jest pewne, Ukraina ma prawo być pełnoprawnym członkiem NATO, by tak mówili moi przedmówcy. Ukraina w NATO to również bezpieczna Polska i wzmocnienie wschodniej flanki NATO. Bardzo serdecznie dziękuję za pierwszą część programu. Zapraszam na krótką przerwę.